Cześć, cześć. Chciałem wam pokazać gruszkę. To jest chyba... nie chcę źle powiedzieć, ale jest to chyba gruszka chińska albo japońska. Ale w każdym bądź razie jest to nasi. Zaczyna dopiero startować, bo niedawno była przesadzona ze szklarni. Nawet jest kawałek drzewa. To jest dwuletnie drzewo. Nie, nawet półtora roczne. Mam jeszcze drugie. Ale zanim to drugie, to pokażę wam jeszcze paulownię. Tą będę chciał zostawić. Tą odnogę. A te może odetnę za jakiś czas i spróbuję ukorzenić. To jest chyba... chyba zwykła omszona. O ile dobrze mi się wydaje. A mam jeszcze drugą. To jest... paulownia Shantong. No podobno najszybciej rośnie ze wszystkich. Zobaczymy. Tu mam jeszcze malino truskawki. Nawet zaczynają gdzieniegdzie tam pokazywać się pąki kwiatowe. Tu jest ta druga gruszka nasi. Tu jest świdośliwa. Sporo ma tego. Tych owoców. A tutaj mam brzoskwinię z nasiona. Nie wiem ile ma, chyba z 5,5 metra pewnie ma. Ma sporo takich zawiązków owoców. Jest tego trochę. Powiem wam, że ona ma teraz chyba, to jest jej piąty rok, a już w drugim roku od wysiania miała pierwszego kwiatka. W trzecim roku już miała około 150 owoców. I tu jeszcze na koniec mam takiego kasztana jadalnego z nasiona, chyba 3-letni. No, 2 metry ma na pewno. Ale powiem wam, sporo urósł w tym roku. W tym roku dużo więcej ma przyrostu niż przez cały zeszły sezon. No mega przyrósł. Jak jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, to jeszcze coś nagram. A tak to na razie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.